Nic się nie dziwia, że w ciechocinku takie uśmiechnięte twarze, bo człowiek takim kuracjuszem jest, to się zaraz uśmiecha, bo tu go pomasują, tu się poszpacyruje, tutaj się poodpoczywa. Tak. A na Śląsku jak jest? Już teraz o tym się dowiecie, bo pora na radiowy finał listy szlagierowo LSS prosto ze Śląska. No, to posłuchamy. Bardzo gorąco witam i zapraszam, to jest podsumowanie 91. notowania listy śląskich szlagierów na antenie Radia Fest. Na miejscu 10 Damian Cholecki, Granica. Na miejscu 9 nowość Stach Rejs. Na miejscu 8 Paweł Sobota i Witamina, Nie zakładaj lato. Miejsce 7 to Frela Blue i Nimom co oblec. Na miejscu 6 Adam Herz, Klaskowiaczek. Miejsce 5 to Arkadia Band, Zaś będzie weekend. Na miejscu 4 Przytul mnie, romantyczna piosenka Jacka Silskiego. Na miejscu 3 Zbyszek Lemański, Nawet we śnie o tobie marzę. Na miejscu 2 Paweł Silksteiner, Wrócisz, wrócisz. No i powrócił na miejsce 2. A na miejscu 1 Magda, Miłość najpiękniejsza. Bardzo dziękuję, bardzo gorąco również pozdrawiam wszystkich widzów listy śląskich szlagierów. Pozdrawiam z Radia Fest. Do usłyszenia i do zobaczenia. To było szlagierowe notowanie ze Śląska Radia Fest, które przedstawił pierwszy hajer szlagierowy Marcin Janota. Poranek nam dał tyle baw, a wiatr nas niesie tam, gdzie chce, z naszych serc bierze. Tylko miłość liczy się, dziś mamy już tylko siebie. Od zaraz bez końca i jeszcze raz szalony czas. Słońce i ty, nocą my, tak bosko w siebie zapatrzeni, znów witamy świt, nowy dzień. Daję mi ciebie w podarunku mój nowy dzień. Pa pa ra pa pa raj, słońce i ty. Pa pa ra pa pa raj, mój nowy dzień. Pa pa ra pa pa raj. Za oknem już budzi się świat, aksamitne słońce wkrada się. Zatrzyma się czas, a każda chwila jest jak sen. Dziś mamy już tylko siebie, od zaraz bez końca i jeszcze raz szalony czas. Słońce i ty, nocą my, tak bosko w siebie zapatrzeni, witamy świt, nowy dzień. Daję mi ciebie w podarunku mój nowy dzień. A w szlagierowym studiu czas i pora przywitać mojego dzisiejszego gościa. Wprawdzie zapowiadaliśmy, że pojawią się w duecie, ale jak się okazało, Jurek pracuje ciężko nad tym, żeby zrobić show, a Bernadetta Kowalsko zajmuje się biznesem. To oczywiście wykonawczyni listy szlagierowo LSS za 2019 rok, Bernadetta Kowalsko. Witam cię gorąco, witam cię serdecznie i oczywiście witam was wszystkich. Tak, bo zapowiadaliśmy, że ta wizyta z Jurkiem, ale Jurek jednak z tego, co słyszę, to te krauzy robi na zimę. Też. Jurek właśnie bardzo lubi ogórki, tak myślę, że tam coś z ogórkami teraz będzie, albo je konsumuje, kosztuje, albo myje do zaprawiania, ale ogólnie to rzeczywiście pracuje dużo teraz. No oczywiście w wolnych chwilach ma sceny balkonowe. Aha, sceny balkonowe, proszę bardzo. Jakby sąsiadki chciały zobaczyć Jurka w scenie balkonowej, to już teraz wiecie kiedy. Dobrze, w kwietniu tego roku rozmawialiśmy razem z tobą, że siedzicie z Jurkiem w studiu, że tworzycie i robicie materiał na kolejną płytę. Na jakim to jest teraz etapie?
No, powiem szczerze, że któreś kolejne nagranie już jest zrealizowane. Jurek, wiem, że teraz kończy utwór, może to będzie i piąty albo szósty. Czyli ty nie liczysz? Nie spieszymy się, ja nie liczę. Jeżeli jest gotowe, to po prostu wchodzę do studio, nagrywamy. Oczywiście wcześniej się spotykamy, czy pasuje, że tak powiem, teksty gdzieś tam dopasowujemy i tak dalej. No, ale dzieje się to, nie spieszymy się. Nie spieszymy się, może to i też dlatego, że ten czas jest taki, że świat trochę zwolnił, nie? Świat troszeczkę zwolnił, myśmy też zwolnili. Skupiamy się też na tymi koncertami, które gdzieś dzięki Bogu się pojawiają. Oczywiście dzieje się to wszystko, wiadomo, w całej ramówce wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Fajnie, że ludzie chcą być, ale jeszcze dużo przed nami, żeby wrócił czas do nas. Czy wróci? Wróci. Teraz to przysłowie mojej babci, która zawsze go dała, to nie jedna babcia zresztą na pewno go dała. Langsam, aber sicher, nabiera zupełnie nowego znaczenia. Dokładnie i myślę, że teraz go po prostu rozumiemy. Zdążyliśmy zrozumieć. Bernadeta Kowalska jest razem ze mną. Pytania kolejne już za chwilę padną. Jo jest dziołcha, fajno taką dziołcha, wiem co w życiu ważne, szczęśliwo być. Bernadetko, będziemy cały czas troszkę kręcić się, przynajmniej jeszcze przez chwilę w tym temacie tego, co się tworzy w tym studiu. Tak. Czy to, co nagrywacie, to te takie same utwory brzmieniowo podobne do poprzednich płyt? Będą też utwory bardzo melodyjne, takie jak właśnie na naszych ostatnich albumach, ale no nie ukrywam, że gdzieś tam też Jurek przemycił teraz ostatnio taki utwór, tak mówię, przemycił, bo zawsze mówię, a wiesz co, nie wiem co to będzie i okazuje się, że będzie utwór bardzo, bardzo dance'owy, także też się z tego cieszymy, no podoba się, że tak powiem, naszym muzykom, którzy też są razem z nami. No, będzie ciekawie. Myślę, że zawsze ta nasza płyta jest troszeczkę tak i popowo, dance'owo, rytmiczno, gdzieś tam są konkretne rytmy i do tańca jest gdzieś czacza, ale tym razem będzie trochę dance'u. No, Bernadeta Kowalska i przyjaciele znani są z tego, że to jest takie melodyjne wszystko, tak. Że każdy na płycie znajdzie zawsze coś do siebie, już mu tam się dobrze wsłucho, to znajdzie niejedna piosenka. A powiedz mi, bo to tak, rozumiem, że kompozycje to Jurka, tak. A teksty? No, teksty, tak się wyobraź sobie, że się tak stało, że gdzieś tam nad jakimś jednym tekstem się ja pochyliłam. Proszę bardzo. I to też właśnie ten czas chyba spowodował. Gdzieś tam moje takie myślenie było, zatrzymałam się tak mocniej i pozwoliło mi to po prostu napisać tekst do piosenki z radością Witaj Nowy Dzień. Bo no może teraz jeszcze bardziej, że gdzieś tak do mnie trafiło, że trzeba każdy dzień może celebrować. Każdy dzień celebrować i gdzieś właśnie ten tekst, jak Jurkowi go przyniosłam, powiedział bardzo fajny, podoba mu się. No i powstała właśnie taka piosenka. Proszę bardzo, moi drodzy Państwo, celebrujcie ta chwila, celebrujcie każdy dzień, a my celebrujemy właśnie ten moment, że Bernadeta Kowalską jest razem z nami w studiu. Bernadetko, o nowościach z Oklahomy, o tym, co powstaje w studiu. Czy idziesz tak troszkę za ciosem, bo dosyć sporo i liczna grupa artystów pochyliła się nad tym, żeby taki pandemiczny song stworzyć. Na Nowym Kroszku też coś takiego będzie pandemicznego, żeby podkreślić ta sytuacja, kiedy ta płyta powstała? Ja myślę, że tak właśnie będzie taki utwór i jest tam taki fajny bridge napisany też przeze mnie. Świat zatrzymał się już raz, więc ty spójrz blisko mnie jeszcze raz. Także będzie takie specjalne podkreślenie właśnie tego momentu, który dotknął nie tylko mnie, ciebie, ale wszystkich nas. I myślę, że ten czas właśnie jeszcze bardziej gdzieś tam nas wyczuli na te relacje takiego na co dzień, gdzie wiesz, do tej pory nam wystarczało wziąć o telefon, zadzwonić, halo, jak tam u ciebie, dobrze, wszystko fajnie. Wszyscy tak? Gonili, nie? A potem nam zostały tylko te telefony, tylko właśnie te wszystkie nasze przekazy, internety i media społecznościowe i okazało się, że tego jest za mało, że my chcemy jednak stanąć, żeśmy zaczęli do siebie bardzo tęsknić i właśnie ta piosenka będzie o tym mówić. Pandemia. Trudny do nas okres. Bernadety Kowalskiej naprawdę musiał też być trudny, bo ty nie mogłaś odwiedzić fryzjera.
Dokładnie tak, no. Zaczęła się przyjaźnić sama znowu ze swoimi włosami. Słuchajcie, wcale to nie było takie śmieszne. Może nie było trudne, ale gdzieś na początku, wiesz co, zreflektowałam się, że nie ma w łazience szamponu dla mnie. Aha. Po prostu nigdy go nie było, nigdy o niego się nie starałam. A więc tu się pojawił taki mały kłopot. Oczywiście wróciło to, ale też no, gdzieś tak zatrzymałam się troszeczkę przy moich wnuczkach, przy wnukach gdzieś tam. Tak człowiek troszeczkę więcej czasu, jakieś zdjęcia, czy jakieś takie rozmowy. No po prostu wiadomo, wszystko się odbywało, więcej było można się spotykać, nie było można, ale gdzieś był ten czas na to. Babcia Bernadeta po prostu zwolniła tempo. Zwolniłam tempo, tak. I wierz mi, że w lutym spotkaliśmy się, na pewno pamiętasz to, na takim wspaniałym spotkaniu dla fanów. I działo się potem tak mocno do 8 marca, że zadawałam sobie, moi kochani, pytanie, no ludzie, no co się musi stać, że my tak pędzimy? No i stało się. Żeby to nie było na ciebie, no. Żeby to nie było na mnie. Bo tamte w ministerstwie będą szukać odpowiedzi. No właśnie, to nie, ale jest słuchajcie, wina Bernadety. Tak, dokładnie, to nie jest moja wina, ale naprawdę, słuchajcie, tyle się rzeczy działo i to nie, że się chwalę, ale naprawdę działo się. I takie pytanie, taki jeden wieczór, kiedy już byłam tak słaba i mówię, ludzie, przecież nie widziałam Zosi, mojej wnuczki, czy Mii. Ja mówię, co się dzieje? Ja mówię, co się musi stać, że my musimy tak pędzić? No i za niecały tydzień dostaliśmy, przynajmniej ja dostałam odpowiedź. Dlatego, moi kochani, pamiętajcie, nie spieszcie się za czymś, co po prostu może poczekać, a szanujmy to, co mamy koło siebie. Nasze kolejne pytanie czekać nie może, moi drodzy Państwo, już za chwilę oczywiście padnie. Jeszcze przez chwilę zostaniemy w takim tym smutnym temacie pandemii, chociaż nie powinniśmy się już smucić, powinniśmy z niej jak najwięcej wniosków jednak powyciągać. To jest czas wakacyjny, czas urlopowy. Jak to wygląda u Was w zespołach? To znaczy w zespole w ogóle mieliśmy zaplanowany właśnie termin wakacji na lipiec, zanim się to wszystko zatrzymało i stanęło. Także w lipcu to miało się wszystko odbywać. No wiadomo, że poprzewracało się do góry. Ja jestem teraz, mogę śmiało powiedzieć, w czasie zabawy na naszym profilu facebookowym zespołu i oczywiście na łamach Gwarka, do której Was też, kochani, serdecznie zapraszam. Muzyczna pocztówka, gdzie jesteśmy i ciągle z uporem będę powtarzać. Cudze chwalicie, swego nie znacie. To właśnie jest taka zabawa. Posyłamy pytanie z miejsca, gdzie jesteśmy i może właśnie z tym pytaniem Twoim o tych wakacjach, może właśnie pokręćmy się tu u siebie w Polsce, gdzieś tak. Nawet ostatnio z synem rozmawiałam i też mówię, gdzie Ty tam chcesz jechać? No i powiedział, mamo, rzeczywiście wsiądziemy w samochód i pozwiedzamy obok. I to, no a na Chechło to całkiem blisko. No, ale nie, na Chechło to jeździ Bytom i Piekary. Aha. Tak. Dobrze, no ja też dawno na Chechle nie byłem, bo się musiał no wybrać. Właśnie. Ale tak na poważnie mówiąc właśnie, ani Jurek, z tego co wiem, muzycy, myślę, że też nie, no gdzieś na pewno daleko nie będziemy wyjeżdżać. Myślę, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Tego się trzymajmy w tym roku. I to jest bardzo dobrą puenta tego pytania. Sytuacja na rynku artystycznym, artystów, no nie jest komfortowo, jakby na to nie spojrzeć. Koncerty są kompletnie zamrożone, małe spotkania z fanami, ok, ale to nie jest to, co do tej pory. Czy Ty masz jakiś pomysł na to, jakby to zmienić? To znaczy, może takiego naprawdę 100% pomysłu nie mam, ale no, szukamy tych rozwiązań praktycznie każdego dnia. Powiem szczerze, udało się mi właśnie z porozumieniem z wytycznymi Sanepidu, z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia zorganizować już jeden koncert. Na drugi mamy właśnie zezwolenie, tak zwaną rekomendację Sanepidu i te koncerty się odbywają w dużym, dużym ogrodzie, bardzo bezpiecznie, całe procedury są zachowane. No i to jest też nie lada wyzwanie dla zespołu, bo praktycznie
nie powinniśmy się tym zajmować, ale gdzieś od strony organizacyjnej właśnie pomagamy gospodarzom tego miejsca. No i szukamy właśnie w taki sposób. No i tutaj ta zabawa w tą muzyczną pocztówkę, jest to bezpośredni kontakt też z naszymi fanami. Gdzieś tam ciągle jesteśmy dla nich. Myślę, że na ten czas nic więcej nie możemy zrobić. Naprawdę. Trochę tych koncertów się dzieje, bo trochę teraz będziemy mieć takie 2 tygodnie pracowite, weekendy, ale no tak jak mówię, no nie wiadomo, co się jeszcze może zdarzyć, dlatego nie trzeba z jakimś takim wielkim optymizmem, raczej z taką pokorą, bezpiecznie, na spokojnie. Ja myślę, że dużo jeszcze fajnych rzeczy przed nami i no i może nie narzekajmy. Nie, narzekać nie ma co. Może nie narzekajmy. To też pokazało, bo śląscy artyści bardzo często nie mieli czasu na to, że na taki bezpośredni kontakt przez internet. Tak, te media społecznościowe bardzo często były spychane na dalszy plan, bo godało się, że to nie jest do tych ludzi, że to nie ten rocznik, że tego. Tak. A teraz okazuje się, że wręcz przeciwnie. Że można działać w internecie. Że koncerty online. Tak, że są, żeście w internecie, działacie w internecie. Też o takim koncercie właśnie myślimy, o koncercie online, ale takim z prawdziwego zdarzenia, ze światłami, z bogatą taką sceną. Czy nam się to uda? Planujemy to i chciałabym, żeby właśnie mogliśmy też tak do fanów naszych trafić. No zobaczymy jeszcze, co czas pokaże, bo kolejny raz w życiu, nie tylko moim, ale i nas wszystkich, wyszło na to, że nie my rządzimy tym światem. No, dokładnie tak też jest. Ale też taki koncert w ogrodzie z obłyszczeniami, to jest trochę też ciężko, nie, do takich ludzi, bo jak oni się przyjdą na przykład i się chcą zatańcować, to inno ze swoją żoną może zatańcować. Nie? Dokładnie tak. I to jeszcze te odstępy były naprawdę, słuchajcie, wszystko to było według wytycznych zachowane. I tylko to nam dało taki sukces, że dzięki Bogu do dziś dnia nie ma żadnego jakiegoś niedobrego odzewu. No i myślę, że ten kolejny na pożegnanie lata też się tak odbędzie. Ja jestem pełna optymizmu. I tak niech też będzie. Tak. Niech ten optymizm w nas jest. Cieszymy się teraz właśnie w studio z nagraniami, z Jurkiem. O, Jurek pracuje dużo i no i wykorzystajmy ten czas też dla siebie i dla tego, co tworzymy. I mam nadzieję, że ten taki normalny świat wróci już niedługo do nas, chociaż ten świat już nigdy nie będzie taki sam jak przed tą pandemią. Bezpieczne koncerty z zachowaniem bezpiecznej odległości. To tak. I z tą panią Bernadetą Kowalską. No i bezpieczne wywiady to ze mną, także tak. Warto się czyli, trafić. Czyli duet. Tak, duet. Duet na pandemię. Tak, tu jest wszystko bezpieczne, moi drodzy państwo. Moim i waszym gościem Bernadeta Kowalsko. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję bardzo tobie. Wszystkiego dobrego życzę. A państwu, moi kochani, bądźcie razem z nami. Obserwujcie listę śląskich szlagierów. Dla was jesteśmy, dla was śpiewamy, gramy. Będzie dobrze. I tak ma być. To richty fajnie było się trafić zaś na żywo, móc być tu razem z Bernadetą Kowalską. O, jak ja lubię te nasze spotkania. One są też takie czasem pełne humoru. No to teraz też zrobimy tak szlagierowo, koncertowo z humorem, a kolejno odsłona specjalnie do was. Dzisiaj w niej pojawi się Mirek Jędrowski. Ujek! Ja? Czyli tata poszedł do roboty, a ja mam taki problem. Jaki ty możesz mieć problem? Ty masz zawsze problemy. Twój ojciec mi już padł, że już ma pełno... Ujek, ja na internecie przeczytał. Coś ty zaś przeczytał. Ujek, ja też na internecie siedzę, godę z Belkim. Ostatnio godę z Rodem Stewardem. I co? No co ci wydagodać, jak tak nie zrozumiesz, o co chodzi? Beble już, no. No, czyli Ujek, bo ja mam taki problem, patrz. Ja. Bo wezwałeś Araby, nie? No szybciej, bo jeszcze coś wybuchnie. No to, bo wezwać Araby mogą mieć dużo żon. Słyszał, żeś o tym. Ja. No, fajnie, no. Ja mam dużo żon, to jak się tam ujek nazywał? Poligamia, synek, poligamia. A poligamia, ja? Ja. A my nie? Nie. My nie możemy mieć dużo żon, pra? Nie. Nie, by ino jedna. Jedna. Ja mogę mieć jedna, ty będziesz mógł mieć jedna. Ja? Twój ojciec też może mieć ino jedna. A jak się, bo jedna żona, to jak się to nazywał? Monotunia, ty śpiku jeden. Ach. I idź już tu.
Te nagranie, panie Wirku, by da się musiał wziąć i puścić mojej żonie w domu tak ze 4 razy. 10 lodną już teraz piźnie we wrześniu. To może być monotonia troszkę. Monotonii zna, za to nie ma Kai Unos w liście szlagierowo LSS. Panie, panowie, przed wami nowość. Pierwsza z dzisiejszych nowości, harmonik Serce Moje. Zapowiadok, blondynki piękne, długonogie, szybkie samochody, wszystko było, wszystkoście widzieli. Żeby właśnie zagłosować na ten szlagier, styknie pisać SMS-a na numer 7168, a w treści wpisujecie prefiks, czyli LSS Top i numer teledysku, a ten numer to 7220. Pamiętajcie, że do głosujących mamy nagrody. Bon upominkowy w koncercie życzeń dla ciebie. Sponsorem nagród jest właściciel serwisu szlagierowy sklep.pl.